Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie w kojęczniku na moim kanale. Dzisiaj nagrywam dla Was takiego luźnego mukbanga. Miałam takie wrażenie, że już kilka razy dla Was nagrywałam ten filmik, a okazało się, że tylko raz i jeszcze jadłam sushi, a dzisiaj stwierdziłam, że nie będę zamawiała jakiejś dużej ilości jedzenia, też się nasłuchałam kilku różnych opinii na temat mukbangu i jakoś tak stwierdziłam, że mam sporo jedzenia w lodówce, więc zrobię coś z tych różnych składników, a że lubię gotować, to była dla mnie sama przyjemność zrobić sobie tutaj posiłek. Jest to takie spaghetti z burratą, tutaj też wzięłam sobie fasolkę edamame i będę sobie jadła. Także nie będzie to taka typowa wersja mukbangu, gdzie jest mnóstwo jedzenia, tylko stwierdziłam, że zjem sobie z Wami posiłek i będzie to też taki filmik z serii Back to School, dlatego że dzisiaj temat będzie szkolny. Będę poruszała różne kwestie, właśnie takie szkolne, także weźcie sobie koniecznie coś do jedzenia, zatrzymajcie ten odcinek, jedzcie coś koniecznie razem ze mną i dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej tego typu odcinków. Ostatnio kupiłam w ogóle właśnie tą fasolkę edamame w Lidlu bodajże i tak ją pokochałam, serio, ja nigdy nie rozumiałam, o co ludziom chodzi, dlaczego tak lubią fasolkę, właśnie tą edamame. I jest naprawdę przepyszna. Ale dobra, zacznę może od makaronu. Sama spróbuję, dlatego że nie wiem, czy dzisiaj mi dobry wyszedł. O ja, już rozwaliłam. Pierwszy test. Bardzo dobre. Bardzo dobre, więc będę jadła. Wziąłam też sobie kolę. I jak wypiję wodę, to sobie doleję. Więc może zacznijmy od tego, że za jakieś 2 tygodnie wracamy do szkoły, a przynajmniej ja wracam i idę do 3. klasy liceum. Cieszę się chociaż, że jest to 4-letnie i że będę miała jeszcze kolejny rok, jeśli chodzi o maturę. Ogólnie przez wakacje jakoś tak starałam się nie myśleć o szkole i też jak kilka razy dostałam pytanie, czy na przykład czytałam jakąś lekturę albo czy powtarzałam jakiś materiał, to mogę Wam powiedzieć, że totalnie nie. I nie chodzi tutaj, że wiecie, nie mam czasu, nie miałam go, tylko bardziej ja wakacje traktuję jako typowy odpoczynek, za bardzo nie zaglądam w książki i może jakbym miała bardziej jakieś problemy, to pewnie bym coś tam powtarzała, ale nie mam po prostu chęci. Zacznijmy może ogólnie od tematu liceum, dlatego też, że młodsze osoby się mnie pytały, jak to jest, jakie bym mogła dać rady osobom, które właśnie idą. I ja Wam szczerze przyznam, miałam troszeczkę inną sytuację, dlatego że ja idąc do liceum, od razu miałam styczność ze zdalnym nauczaniem i pierwszy rok jest dla mnie totalnie jakiś taki wymazany z pamięci i ja ciągle mam wrażenie, że ja teraz idę do 2. klasy, a tak naprawdę ja idę już do 3, bo tak mi się te lata tak złączyły, więc jest to dziwne. Ja też tak bardzo nie poznałam ludzi w tym pierwszym roku i dopiero ten drugi był dla mnie taki przełomowy, bardziej poznałam szkołę, to wszystko. I wiadomo, że ze zdalnego nauczania ja przyznaję, że mam jakieś tam braki, na przykład w jakichś lekturach, ale mam mocno nadzieję i wierzę, że gdzieś tam do końca liceum uda mi się to nadrobić, nam nadrobić, dlatego że wydaje mi się, że bardzo dużo osób ma też z tym problem, że to zdalne nauczanie wiele osób tak rozleniwiło i nie uczyło się tak na 100%. Nie chcę też generalizować, ale mówię to z mojego doświadczenia i gdzieś tam doświadczenia osób, które znam, z którymi rozmawiałam. Wiadomo, że liceum jest takim trochę też nowym etapem, dlatego że najczęściej wtedy jest zmiana szkoły, zmiana otoczenia. Czasami też jest tak, że właśnie idziemy samemu do jakiejś szkoły, nie znamy nikogo. Ja na przykład miałam tak, że... nie mówi się z pełną buzią. Ja na przykład miałam tak, że ja poszłam totalnie nie znając nikogo i to jeszcze ja poznałam osoby w ogóle 1 września na rozpoczęciu, dlatego że ja za bardzo jakoś, nie wiem, większość osób robi tak, że zakłada jakieś grupy już na Facebooku, gdzieś tam się kontaktuje, a ja nie wiedziałam z czym ja będę miała styczność i czy ja tam w ogóle z kimś się tak zakoleguję. Uwierzcie mi, że naprawdę trzeba mieć taką otwartą głowę i totalnie nie zamykać się, ale też być po prostu sobą. Wiem, że to jest takie łatwe mówienie, o, bądź sobą. Uważam, że udawanie kogoś i
przypodobywanie się na siłę, żeby tylko ktoś was polubił, działa na krótką metę, dlatego że ile można udawać kimś, kim się nie jest i ile można żyć w takim zakłamaniu. I ja uważam, że jak mi jest dane poznać kogoś i zakolegować się z kimś, to tak będzie i nie będę robiła czegoś na siłę, nie będę, wiecie, szukała kogoś tylko dlatego, żeby ktoś tam był, a tak naprawdę sama tego nie czuję. Ja miałam też trochę, chociaż nie chcę też tak siebie na piedestał stawiać, dlatego że ja uważam, że miałam troszeczkę ciężej, dlatego że gdzieś tam działam w mediach społecznościowych i ludzie mogą już mieć wyrobione zdanie na mój temat, a ja nie znam nikogo. I wiecie, jaka to jest sytuacja. Ludzie mogą oglądać mnie na YouTubie, mogą jakieś tam zdanie mieć o mnie wyrobione, a ja dopiero muszę poznać tych ludzi. Ja na przykład też poszłam do liceum, nie chcę też powtarzać tego tematu, mogę dać wam link w opisie do filmu, w którym bardziej mówię o mojej szkole, dlatego że ja też chodzę do liceum bez ocen, nie mam takiego klasycznego systemu nauczania i bardzo się cieszę, że w ogóle do takiej szkoły poszłam, dlatego też, że dało mi to taką świeżość. Ja bardzo byłam już zmęczona systemem nauczania właśnie takim klasycznym w podstawówce i chciałam czegoś innego, chciałam takiego troszeczkę niestandardowego podejścia, takiego bardziej do ucznia. Jest taka otwartość i nie jest to takie zaściankowe myślenie, że tylko oceny, trzeba, wiecie, cały czas tylko kłuć, kto jest lepszy. Ja aktualnie wyzbyłam się jakichś takich porównań z głowy. U mnie w szkole nie ma tak, że jesteśmy porównywani, ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Każdy jest na swój sposób. I każdy działa w swoim zakresie. A jeśli chodzi o podstawówkę, tak szybko właśnie zmienię też temat. Doświadczyłam paru takich przykrych sytuacji ze strony nauczycieli. Wiadomo też, że różne takie też nieprzyjemne sytuacje uczą i dają perspektywę tego, jak wygląda życie. I nie żyjemy w idealnym świecie, gdzie każdy będzie dla ciebie miły. Niestety tak nie jest i właśnie miałam trochę takie starcie z rzeczywistością, dlatego też, że troszeczkę się nie spodziewałam, że w szkole będzie to tak bardzo mocno widoczne i ja jako taka naprawdę młoda osoba, mała dziewczynka, doświadczyłam jakichś takich sytuacji od dorosłych osób, od nauczycieli, którzy powinni być w jakimś stopniu nam bliscy, powinni troszeczkę dawać nam taki wzór. Nie chcę tutaj dokładnie mówić o jakichś takich sytuacjach, dlatego też, że nie w tym rzecz, ja sama sobie to przepracowuję w głowie i też staram się troszeczkę to wymazać z pamięci, dlatego też, że nie będę traciła swojej energii na takie osoby, na takie zachowania. Ale powiem wam tyle. Osoba dorosła mówiąca do dziecka z według mnie totalnym brakiem szacunku po nazwisku i traktująca w pewnym stopniu uczniów tak olewczo, stawiająca siebie na pierwsze miejsce, dla mnie nie nazywa się nauczycielem. Mogę wam sobie powiedzieć o jednej sytuacji, która mocno mi zapadła w pamięci i jest tak abstrakcyjna, jest tak dziwna, że aż wam powiem. Kiedyś jak wchodziliśmy do sali, w ogóle cała otoczka wokół lekcji z tym nauczycielem była strasznie dziwna i wchodząc do sali miałam gumę do rzucia, a że na niektórych lekcjach w mojej podstawówce było to totalnie, kategorycznie zabronione. Dostałam prośbę o to, abym wyrzuciła tą gumę do rzucia do kosza. No więc ja to zrobiłam. Po wejściu do sali od razu był kosz i ja nie widziałam w tym żadnego problemu i po prostu wyrzuciłam tą gumę do rzucia i stanęłam sobie przy mojej ławce. Po czym kilka minut później nauczyciel podchodzi do mnie i mówi: ha, tak będziesz się ze mną bawiła? I poleciał tekst, który chyba nigdy z mojej pamięci nie zniknie, czyli: zaraz dostaniesz ślinotoku, Zalewska. A ja stoję jak wryta, otwieram oczy i mam takie: Boże, czy ty to widzisz? Co poszło nie tak? A ja mówię takie: ale ja wyrzuciłam tą gumę do rzucia, totalnie mnie zlagowało, ja nie wiedziałam, o co chodzi. A później do mnie tekst: no, zobaczymy. No więc kochani, tak to jest, nawet można zrobić problem o gumę do rzucia. Jak się chce zrobić problem, to się zrobi problem o wszystko. Jest to
totalnie abstrakcyjna sytuacja, jak to mówię, to aż mnie bierze cringe wewnętrzny. Temat szkoły jest dla mnie trudnym tematem, bo z wieloma rzeczami też się nie zgadzam i no ogólnie szkolnictwo, system nauczania. To jest długi temat, ale chyba najbardziej takie przykre i też takie wpływające na psychikę, jeśli chodzi o szkołę, o młode osoby, jest porównywanie się, jest ciągła presja dorównywania rówieśnikom, że tak powiem, umieszczanie niektórych uczniów na piedestale, traktowanie ich lepiej, dlatego że mają lepsze oceny, dlatego że z jakiegoś przedmiotu idzie im lepiej. I to są niby takie, wiecie, sytuacje na początku dziennym, może się wydawać, bardzo wpływają na psychikę, tym bardziej takich osób, które są wrażliwe, które to analizują. Jeśli chodzi o moje nastawienie do kolejnego roku szkolnego, teraz już przejdźmy do tematu liceum. Staram się myśleć pozytywnie, ale też zawsze po wakacjach jest mi ciężko wdrożyć się do tej rutyny powrotu do szkoły. Będę musiała wcześniej wstawać, chociaż ja bardzo doceniam to, że moja chyba najwcześniejsza godzina, jeśli chodzi o lekcje, to jest 8:30 bodajże, więc taka optymalna. Wiecie, te ciągłe obowiązki, bycie w tym takim wirze tego wszystkiego będzie na pewno dla mnie troszeczkę obciążające na początku, dopóki się nie wdrożę od nowa. Ja też skupiam się na przedmiotach, które mnie interesują, które gdzieś tam rozszerzam. Kwestia matury jest dla mnie troszeczkę abstrakcyjna, dlatego że ja z każdym rokiem powtarzam sobie, że a, jeszcze trochę czasu mi zostało, że nie będę się przejmować, że przecież to tylko matura. I ja wiem, i chciałabym mieć takie nastawienie, im bliżej tego takiego końca, ja wewnętrznie, mimo tego, że chciałabym tak nie myśleć i nie przejmować się, to wiem, że w gruncie rzeczy i tak będę się tym stresowała, będę chciała to zrobić jak najlepiej, dlatego że to też wynika gdzieś tam z moich takich właśnie ambicji. Nie wiem też skąd ten pomysł, aby zmienić te matury właśnie dla nas. W ogóle makaron to jest danie bogów. Serio, uwielbiam makaron, naprawdę z różnymi sosami mogłabym jeść non-stop. Jeśli chodzi jeszcze o ludzi, nieważne czy to jest podstawówka czy liceum, taka może rada, może takie słowa ode mnie, że nieważne jak bardzo komuś ufacie, to pamiętajcie, aby uważać na ludzi, dlatego że nigdy tak naprawdę nie wiemy w 100%, jakie intencje ma dana osoba. Moją wadą, ale też wydaje mi się, że w wielu przypadkach też zaletą, jest to, że mi w wielu sytuacjach jest ciężko zaufać ludziom. Uważam, że też budowanie takich zdrowych i fajnych relacji też opiera się na zaufaniu i to zaufanie też jest potrzebne. Reasumując, uważam, że zaufanie jest potrzebne, że nie można mieć też takiego myślenia cały czas, że ja nikomu nie ufam. A jeśli chodzi o serię Back to School, bo wiem, że bardzo dużo osób też czeka i to jest w sumie chyba pierwszy odcinek z takiej serii Back to School. Z każdym rokiem mam takie wrażenie, że ja się może trochę starzeję, ale już nie daje mi tyle fanu nagrywanie serii tej takiej OG, oryginalnej serii Back to School, która jest kojarzona właśnie z YouTube'a lata 2016-2017. Każda prawie influencerka właśnie nagrywała haul, przybory szkolne i teraz już jest tak, że trochę też czasy się chyba zmieniają, priorytety, mimo że seria Back to School jest mocno w moim serduszku i gdzieś tam bardzo miło mi się kojarzą te wszystkie odcinki, to też wydaje mi się, że na siłę nie ma co. Pewnie pojawi się kilka filmików u mnie, ale też ja w tym roku jedyne co muszę kupić do szkoły to są pojedyncze przybory szkolne. W ogóle uwielbiam bazylię i kiedyś miałam takie mieszane uczucia, ale naprawdę teraz do A teraz dosłownie do wszystkiego dodaję bazylię, jak są pomidory, ser, oliwa, pesto, to wszędzie bazylia. Także to tyle, zjedliśmy sobie razem obiad. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy podobają Wam się tego typu odcinki, czy chcielibyście ich więcej. Oczywiście zostawcie dużo kciuków do góry, łyczek coli. Komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejniku. Buziaki, pa!